Dzień dobry, witam serdecznie. Dawno nie widzieliście się z naszymi wieczorami. W tym filmie garść informacji odnośnie jak to wszystko na tą chwilę wygląda. Najpierw zaczniemy od tych dużych. Jakie są plany, co się dzieje. Mianowicie ten pierwszy, który sobie tutaj jeszcze leży, widocznie nie są jeszcze aż tak bardzo głodne, przyszedłem chwilę wcześniej. W planach jest go sprzedać, on już skończył 2 lata, ma na tą chwilę 25 miesiąc mu leci. Tak więc pora najwyższa, on nie poszedł z poprzednią partią, bo odstawał od tamtych, był zdecydowanie mniejszy, więc zostawiliśmy go. To jest w paszporcie niby mieszaniec, no ale taki czarno-biały, coś tam może z HFA jest. Na tą chwilę wydaje mi się, że będzie miał około 750 kg. Tak myślę, zobaczymy jak to wyjdzie i kiedy go w ogóle sprzedamy, bo dzwonimy, dopytujemy się, no ale firmy na razie nie chcą skupować za bardzo. Tym bardziej, że to tylko jedna sztuka, więc tym bardziej nie chcą się fatygować, pewnie jak byłby cały samochód, gadka inaczej by wyglądała. Tak więc on w planach jest, żeby w najbliższym czasie sprzedać go. Ten chłopak nam ostatnio troszeczkę zachorował. Siadły mu stawy. Przez 2 dni troszeczkę się wystraszyliśmy, bo praktycznie nie wstawał. Teraz dostaje jakieś zastrzyki. Podejrzewam, że na bazie sterydów. Nie dopytywałem się weterynarza, co to jest dokładnie, ale tak mi się wydaje. No i już jest zdecydowanie lepiej. Wstaje spokojnie. Przedtem nawet do jedzenia nie chciał wstawać. Tak więc miejmy nadzieję odpukać, że to już wszystko zmierza w dobrą stronę. Troszeczkę nam zmarniał, bo był w lepszej kondycji. Ale no, na pewno wróci do siebie. Dajmy mu trochę czasu i wszystko będzie dobrze. Tutaj chłopaki sobie żyją. Pamiętacie tą sytuację, że te cielaki, które kupiliśmy w styczniu, to ze sobą przywiozły grzybice i tak po kolei, zobaczcie, tutaj już, to znaczy tym już schodzi, ten ma plamki, no tak nie powinno być, ale tak się stało, więc trudno, mamy nauczkę na przyszłość. Na tym się skończyło, te sztuki już są czyste od grzyba. Tutaj chłopaki rosną, mają już ponad rok i miesiąc albo 2 miesiące, jakoś tak chyba. Te są z październik, wrzesień chyba, albo październik, listopad, nie pamiętam. Natomiast ten gagatek, który nam przywiózł grzybice, nie wiem, czy było widoczne na tych wcześniejszych filmach, dawno, dawno temu. On miał tutaj wokół oczu całe takie strupy właśnie tej grzybicy. Tutaj łeb mu wysypało. Tak jak widzicie, już to wszystko zarasta, tak więc tutaj już się sprawa goi. Tak więc za jakiś czas i tam też powinno być spokojnie. Tak więc to są te nasze gagatki, ta nasza pierwsza grupa kupiona w styczniu. Tutaj ten pezecik, który dosyć fajnie idzie. On jest najstarszy z tej piątki. Jest jakieś pół miesiąca różnicy między tymi dwoma, no ale wielkość jest zdecydowanie inna. Znacznie fajniej rośnie. No i zobaczcie, że te, które są z październik, wrzesień, ten jest chyba listopad albo końcówka października. Mniejsza o to. Tym bardziej, że paszporty nie zawsze mogą mówić prawdę. No ale tych spokojnie dogonił. No i ten nasz nieszczęśnik, który no, wygląda jakby prosił, żeby go dobić. Tak to ujmę. No trafił się taki parszywiec. Ale tyle kasy już w niego wpompowaliśmy, że no niech sobie żyje już. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Normalnie pije, normalnie je. Więc może jakoś to będzie. Tak wyglądają od tej strony.
Jeszcze mięsko pokażę od tyłu. To, że są ulepione, to w uwięziowej na płytkiej ściółce no nie ma innego wyjścia. Jak mają dłuższą sierść, to te frędzle no będą wisieć. My tutaj obornik wyrzucamy dwa razy dziennie, tak więc one nie toną w tym. A to jest samo przez się, że będą tak wyglądać. Misiek, uciekaj. Uciekaj stąd. Tu jest trochę ciasno. Czasami strach chodzić, jak się między sobą tłuką. Dobra. Idziemy. Tutaj ten jeden czarny, właśnie ten, dosyć śmiesznie wygląda, on jest taki króciutki, zbity. Z tyłu ogon mu podkręcić, to będzie wyglądał jak świniak. No też go ta grzybica przyatakowała. Ale to już nie są strupy, tylko właśnie takie pozostałości, tak więc to w najbliższych tygodniach będzie się goić i zarastać. Tam z tyłu, jak widzieliście, jest dosyć ciasno. Więc jeżeli chodzi o wywalanie obornika, to czasami strach tam chodzić. Ja wiem, że dobry byłby wyciąg, no ale nie chcemy robić wyciągu tutaj na podwórko i już inwestować w to, tylko pomyśleć o innych przeróbkach tej obory, to znaczy myśleć. Myśleć to my myślimy, tylko kasy nie ma. Dobra, pobudziłem ich, zaczynają się odzywać, więc zaraz bierzemy się za karmienie. Przejdźmy do tych małych. Małe mają się bardzo dobrze. Są bardzo żywe, mają duży apetyt, jak widzicie, sprzątają tu korytka, tu idzie pół wiadra codziennie tej musli, im staram się dosypać. Sianko widzę, że też schodzi, mam taki prowizoryczny ten, tak więc apetyt jest. Wigor do życia jest, rosną fajnie. Jedynie co, to ten nam troszeczkę właśnie tutaj, jak widzicie, wysiał. Prawdopodobnie grzybek, ale nie grzybek od tamtych, bo to by się rozwijało znacznie dłużej, a najprawdopodobniej przywiózł to ze sobą, gdzieś może w transporcie dostał, bo praktycznie na drugi tydzień, jak był u nas, to już mu to zaczęło wyłazić. Szybko zareagowaliśmy, został wysmarowany. To, co mu się zaczęło tam właśnie kisić nad tymi oczami i od tego czasu widzimy, że to się nie rozwija. Nie robią się strupy, zrobiło się takie właśnie białe, matowe. Co najważniejsze, nie poszło to na tych cielaków. Co do karmienia, to na tę chwilę daję im mieszankę musli i cejotki. Niedługo będziemy schodzić z musli całkowicie, będzie sama cejotka. Początkiem czerwca zacznę im stopniowo dodawać kiszonki z kukurydzy, żeby się już do takiej paszy przyzwyczajały. Musimy dorobić coś większego na wodę, bo to wiaderko będzie już niewystarczające. Jeżeli chodzi o mleko, to w tej chwili dostają 3 litry na głowę mleka. Na raz, czyli 6 litrów dziennie. No i z tego też ostatni tydzień będzie takiego odpajania, 6 litrów dziennie. I przez miesiąc ich tak odpajam już. To znaczy już, będę ich odpajał. Za tydzień minie właśnie miesiąc takiego odpajania po 3 litry mleka na raz. Na początku było to po 1 litrze i dodawałem dodatkowo Pectopro, żeby nie było biegunek i tych biegunek faktycznie nie było. Tutaj nam się udało, że nie było tragedii tak jak z poprzednimi. Później stopniowo zwiększałem właśnie przez około tydzień do tych 3 litrów. Przez miesiąc odpajam tymi 3 litrami. I teraz będę stopniowo schodził i z ilości mleka, jeżeli chodzi o litraż. Czyli do 2 wrócimy z powrotem i będę schodził, jeżeli chodzi o stężenie, czyli będę sypał mniej proszku, tak żeby się stopniowo odzwyczajały od mleka, a zaczęły właśnie sobie tutaj dziabać już stałą paszę. Tak to wygląda.
czy coś jeszcze. Tutaj właśnie ten bal, co był słomy napoczęty, to już praktycznie się skończył. Teraz będę im ścielił. Tutaj jeszcze była taka sytuacja, że w ostatnich dniach te deszcze, które padały, zdarzyła się taka mocniejsza troszeczkę ulewa i deszcz troszeczkę zacinał w tą stronę. I tutaj przed tym balem robiło się mokro, ale na szczęście tutaj dalej już było fajnie sucho. One zresztą się w te pochmurne, chłodne dni schowały w tej budce i bardzo fajnie to zniosły. Tak więc to, żeby wprowadzić ich, sobie jeszcze coś tam pokasuję, ale takie kaszlenie to nic strasznego. Tak więc to, żeby wprowadzić ich tutaj pod tą wiatę, to był strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Następna grupa też będzie szła gdzieś tutaj. Trzeba będzie wygospodarować kolejne miejsca i niech się to nam kręci. W międzyczasie tutaj tato jest głównym inżynierem, inwestorem i budowlańcem. Ratujemy stodołę przed zawaleniem. Prace postępują. Ja tu tylko cegły podaję, beton wożę. Stodoła i tak trzeba było ratować, bo to prawdopodobnie w najbliższy rok ona by poleciała nam na bok. A skoro już ratować to przed zawaleniem, no to można przy okazji zaadoptować. Dobra, tyle mojego gadania. Taki film bardziej właśnie do pogadania o tym, co się dzieje. O właśnie, dzięki za 2000 subskrypcji, które już się nazbierało. Fajnie, że oglądacie, fajnie, że jest taki pozytywny odzew, tak więc dzięki wielkie. A my widzimy się w następnym filmie, który notabene będę kręcił właśnie teraz. Rozbiję ten film na dwie części, a będą to codzienne obowiązki, o które było mnóstwo pytań. No i nie będę też spamował tak tymi filmami, no bo wiadomo, obrządek to za każdym razem jest praktycznie jedno i to samo, tak więc głupotą byłoby wrzucać non-stop to samo, ale raz na jakiś czas właśnie taka aktualizacja, żeby powiedzieć wam, co się dzieje, żeby poczytać wasze komentarze, które są właśnie bardzo ciekawe, merytoryczne, jest to fajna sprawa. Dobra, tak więc to już byłoby na tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć!